nie przypuszczałem, że znowu się spotkamy w temacie powodzi. Kolejna fala w Warszawie. W Warszawie jesteśmy. Znowu w tym samym miejscu, gdzie myślałem, że już nigdy nie dożyję takiej wody. Na betonowej wyspie. Tak. Doszły do mnie słuchy, że jakaś banda urzędników dostała 4 miliony złotych nagrody. Nagrody za dobrą akcję przeciwpowodziową. Słyszałem, że tam odwrotnie położyli płachty, ci co kładli, czyli odwrotnie to działało. Czyli dostali za to pieniądze, że ludzie zostali zalani, tak? No kur... Już wszędzie wszystko wymyślą, żeby tylko wychapać te pieniądze. Nagrody. Za co nagrody? Nagrody dostali za to, że jest powódź w Polsce. Bo to są urzędnicy kurinni, o czym już wcześniej mówiłem. Podobne w ogóle. Jak coś takiego można robić? I nikt w telewizji nie powiedział o tych zwałkach. Nikt. Nikt nie powiedział o tym, że... A jak kiedyś szumieli ekolodzy, to nie to jest potrzebne, żeby nas nie zalało. Odwrotnie właśnie. A ja mam wrażenie takie, że te służby pierne, urzędnicze, chcą, żeby nas zalało, bo wtedy mają dotacje kur większe na to, na tamto. Im gorzej, tym lepiej. Takie mam wrażenie, kurwa, co widzę. No biorą sobie nagrody. No bandziory zamiast dać tym ludziom, którzy kurwa potracili majątki, rozplanować te pieniądze na jakąś pomoc psychologiczną nawet. Nie, kurwa, do własnej kieszeni. Za to kur wzięli pieniądze, że kur pozwolili na to, że jest powódź w naszym kraju. Te bandziory jedne. Jeżdżą te bandziory, pretendenci na prezydenta Polski, w cudzysłowie, rezydenta Polski. I oni się bratają z ludźmi. To skurny bandziory jedne. Ale nie mogę na to patrzeć, tak denerwuję przez to, co oni robią. I cały czas pierdolą jakieś nornice, krety, to, tego. Szukają przyczyn, znaczy inaczej, oddalają przyczyny od siebie. Bo tak naprawdę społeczeństwo musi zrozumieć, że jest to wina urzędoli. Bo taki pierdolony nadzór budowlany pozwala budować na terenach zalewowych, gdzie dokładnie o tym wie. Wcześniej o tym mówiłem, że mój kolega z Państwowej Akademii Nauk na Wybrzeżu Gdyńskim. Centrum Olimpijskie jest pobudowane na terenie zalewowym. Jest to nielegalne. No i sędziego pyta, no tak, no i pan będzie teraz wnosił o to, żeby to rozebrać? On mówi, nie. Ja chcę pokazać ludziom, że rzeka kiedyś się o to upomni. I te wszystkie osiedla, które zostały pobudowane na terenach zalewowych, zostały zalane. Rzeka się o to upomniała. Kto jest ponosi konsekwencje? Taki człowiek jest nieświadomy. Nieświadomy. Ale nadzór budowlany o tym dokładnie wie. No ale wiadomo, co jest nadzór budowlany. To państwo, to urzędnik państwowy jest winien powodzi w Polsce. To oni powinni tym ludziom oddawać, te bandziory. A co było, jak przerwało te wały w pierwszej powodzi teraz, 2 tygodnie temu? To co, zrobili coś z tymi wołami? Nie zrobili, bo myśleli, że już chyba nie będzie drugiej fali. A jeszcze może trzecia być. Spysyny jedne. Aż Bóg zagrzmiał. Polski urzędnik jest sprawcą wszystkich nieszczęść. Jest sprawcą śmierci. Wiele dziesiątek tysięcy ludzi w tym kraju. Jest sprawcą depresji. Jest sprawcą tragedii, płaczu, łez, zgrzytania zębów. No i gorsza kasta ludzi na świecie to jest polski urzędnik. To carski urzędnik, to pruski urzędnik, to hitlerowski urzędnik. Nie był tak krwiożerczym urzędnikiem i tak antypaństwowym, antynarodowym, antypolakiem, jak polski urzędnik. Niech najlepiej Hania mówi, nasza prezydent, kogoś prezydentowa, nie moja, Warszawa. No, uporaliśmy się z powodzią, tak jakby ona, jakby oni się w ogóle znali na tym, w ogóle się nie znają na tym, w ogóle się nie znali na tym. Ostatnio był numer tutaj, taki korek wywaliło z kolektora byłego, który chodził, korektora żerańskiego. Powyrzucali tych dyrektorków wszystkich. No wiadomo, pretekst, nie? Już jest pretekst. No dobrze, bo to nie robi. No, ale przyjdą drudzy, kolesie i to też nie robi. Jeszcze głupsze. I co? I mówi fachowiec, który od młodego tutaj pracuje. Mówi, dobrze, że nie chodziły te główne pompy. Bo jakby chodziły te główne pompy? Siedzimy sobie w domu i tego, a to nagle bu, 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 deszcz? Nie, to główna spadają.
A skąd te główka? Z bardzo złożenia. Wszystkie kolektory na zycher szły. Szły, szły i idą. Te, które nawet już są zamknięte. Podobno czajka stała, nie przyjmowała wody, no to musieli gdzieś dać, ja to rozumiem. Jakie to społeczeństwo jest w ogóle raz, że nieuświadomione, no bo skąd? No bo kto im powie? No kto im powie o zwałkach w okolicach, na terenie województwa mazowieckiego? Kto im powie? No oni powiedzą, że to jest po to, żeby nie było wodzi, odwrotnie. No jeśli przeważamy koryto, to musi się podobnie. Trzeba koryto pogłębiać, poszerzać, a nie zawężać. No nie ma argumenty na to. Argumentu. Nie ma na to argumentu. Nie ma. I pije, bo ekolodzy właśnie krzyczeli, protestowali. Gdzie zwałki to? Bo to chodzi i o przyrodę, i o retencję w rzece, ale ta banda cała na górze, to jest, zarobili na tym ogromne pieniądze pod stołem i akwa jakby tak wylało, jestem ciekaw. To co, Nornice do ostrzału by poszły i ekolodzy, tak? Ja nie mówię o ekoturystach. Blokowali tylko po to, żeby dostać hajs. I dostawali hajs pod stołem i odblokowywali. No, prawdziwy ekolog, prawdziwa organizacja ekologiczna ma w statucie. Nie blokujemy po to, żeby przyjąć hajs. Zblokujemy, oni odbijają, a my hajsu nie przyjmujemy. I to jest prawdziwa organizacja ekologiczna. Dzieli się już, jest projekt Sejmie, chyba nie tak dawno powstał, żeby działkowców wydalać działek bez żadnego... Bo tak, to mogłeś mieć po ojcu i tak dalej, dziedziczyć działkę i tak. Co do wszystkich działek w Polsce, ogródków działkowych. Przychodzi prikaz, won! Wypier deweloperek, wchodzi, blacik i robi. Jakie to osiedla robi? Jakie to jest? Bo normalnie, jak byłaby normalna droga sądowa i normalnie wymiar sprawiedliwości by działał, to ten deweloper by się zesrał przy reklamacjach. No ale tutaj nie szuka się sprawiedliwości w sądzie i ludzie wiedzą, że w sądzie nic nie osiągną. Nie osiągnął. No mój kolega obliczył, jak deweloperek wyjebał ich więź mniej więcej na 70 milionów złotych. Mieli rację. Poszli do sądu, no przegrali. To we trzech podeszli, złapali tego z orłem, tym łańcuchem, złapał go, podniósł, bo to ham taki ze 150 kg. I dobrą karę dostał. Czy dostali? Dobra. Bandyta z łańcuchem i z orłem, sędzia to on jest nietykalny. Ale tak jak w Katyniu powinien się popłynąć. Tu to na białe robaki. Jak można? Tak się ładnie, jakie więź tworzyli, co, bandziory? Począwszy od wiejskiej, skończywszy na gminach. Ośmiornica, to ma hydra, jakie to ma macki, jakie to jest mocne. No bo naród. Wziąłby pały, kurwa, rurki. Tu nie jeden chłop by odgrzewał, Nie wiem, jak to określić. Nie wiem, jak to określić, no. Tych bandziorów. No nie wiem. Bandyta to bandyta, no. Nie wiem. Wracając do naszej przyczyn powodzi. Wyobrażacie sobie ewakuację Pragi? Ze 100 tysięcy osób? Bo ja nie. A sobie nie wyobrażam. Wyobraźcie sobie ludzi, którzy zostali na górnych piętrach. Nie ma odpływu, nic. Jak się będą załatwiać, jak będą tam? Nie wiem. Wszystkie górki zajęte, bo samochody tego. Nie wiem. Szabrownicy. No to jest w ogóle.